Tak, obok mnie już jest Michał Michalak. Michał, podobno w życiu nic w razie się nie zdarza. Tymczasem wy już po raz drugi, można powiedzieć, chyba uczciwie wypuściliście zwycięstwo ze swoich rąk. Pierwsza kapitalna kwarta w waszym wykonaniu, w drugiej wasza gra się zacięła. Czym to było spowodowane? Podobny scenariusz do pierwszego meczu, to fakt. Mieliśmy przewagę, którą straciliśmy i w zaciętej końcówce przegraliśmy drugi mecz z rzędu. Myślę, że tu jest sporo czynników, które mogły na to wpłynąć trochę, tracąc tą przewagę. Mentalnie zachowywaliśmy spokoju w drugiej połowie. Oni mieli takie momentum trochę, w którym wracali, ciągnęli do przodu. My tak szarpaliśmy troszkę i w obronie, i w ataku. No i tego zabrakło trochę spokoju, myślę. Po raz kolejny chyba wydaje się, że zabrakło także rzutów za trzy punkty. W piątek 4 trafiliście trójki, dziś zaledwie tylko 5. Tak, to dość statystycznie na pewno element, który dużo lepiej funkcjonował na przestrzeni całego sezonu u nas. I no, można powiedzieć, że brak tych celnych rzutów za trzy punkty ma znaczący wpływ na naszą grę w ataku. Wracacie do Ostrowa bez zwycięstwa. Przed wami trudne, ale niemożliwe zadanie. Znaczy, generalnie rzecz biorąc, sytuacja się nie zmieniła. Dalej musimy wygrać 3 mecze i dalej musimy wygrać 1 mecz w Szczecinie. Po prostu już nie mamy marginesu błędu w tym momencie. Bardzo dziękuję. Dziękuję.